Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Akademii Gitary. Ja nazywam się Tomek i pokażę, jak zagrać na gitarze w bardzo łatwy sposób linię wokalu do piosenki Summertime Sadness autorstwa Lany Del Rey. Akademia Gitary. Dzisiejsza lekcja wyszła z inicjatywy od Wiki114, która to napisała komentarz, abym zrobił dla niej lekcję do tej piosenki, więc Wikusia, jeżeli to oglądasz, pozdrawiam serdecznie z ekranu, a wy, drodzy widzowie, zachęcam was, abyście pisali swoje propozycje piosenek na przyszłe lekcje, ponieważ no, fajnie jest zawsze robić coś dla was, a nie jakieś takie piosenki z czapy wyssane, jakieś randomowe, więc sami wiecie, o co chodzi. Uwaga, ważna informacja, wszelkie materiały dodatkowe do tego odcinka, takie jak plik Guitar Pro, tabulatura w PDF-ie oraz wideo tabulatury w tempach od 50 do 100% są dostępne tylko i wyłącznie dla patronów. Aby uzyskać do nich dostęp, wystarczy zostać patronem, kosztuje to 10 zł miesięcznie, więc nie są to wielkie pieniądze, a za tą dyszkę uzyskujecie dostęp do wszystkich opracowań do moich odcinków na YouTubie, czyli będzie to już około ponad 100 piosenek. Bo tyle zrobiłem już odcinków, więc pozdrawiam bardzo serdecznie, zachęcam jeszcze do odwiedzenia opisu filmu, gdzie są wszystkie ważne informacje, takie jak na przykład owy link do Patronite'a oraz do moich wszystkich social mediów, więc zapraszam na przykład na grupę Instagrama itd., itd. Pozdrawiam i puszczam odcinek, hej! A! Jak wam się podobają światełka z tyłu? Ostatnio planuję troszkę wzbogacić to tło, więc możecie mi poddawać jakieś fajne propozycje w komentarzach, co takiego ciekawego można by było dać tutaj z tyłu, może jakieś obrazki, gitarzyści, czy... No, piszcie co chcecie. Pozdrawiam i puszczam odcinek. Właśnie tak wyglądają wideo tabulatury dla patronów. Wystarczy kliknąć w lewo lub prawo, aby zmienić prędkość odtwarzania wideo. Stopniowanie tempa to najlepsza metoda nauki piosenek. Używam jej nawet ja. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery.
Mam nadzieję, że z pomocą tej lekcji udało Ci się nauczyć grać tę piosenkę. A jeśli chcesz nauczyć się wielu ciekawych innych piosenek na gitarze, to zasubskrybuj ten kanał, a następnie napisz komentarz ze swoją propozycją utworu na przyszłe lekcje. To by było na tyle, dziękuję jeszcze raz za uwagę, do zobaczenia w następnych odcinkach, cześć!